Waldek, czy masz świadomość, jakie nastroje panują we Wrocławiu? Jak bardzo tutaj ludzie czekają na twój powrót i żyją tą informacją w ostatnich tygodniach? Jak najbardziej. Ostatnio przez media społecznościowe bardzo wiele wiadomości dostawałem od kibiców z Wrocławia, którzy namawiali mnie do tego, żebym podpisał właśnie w Śląsku. No i wiem, że poruszyło to tutaj kibiców i chciałbym te lata, które miałem ostatnie tutaj we Wrocławiu, które bardzo dobrze wspominam, żeby tym razem było tak samo. A jakie właśnie towarzyszą ci myśli, kiedy przypominasz sobie te chwile, te sukcesy, które tutaj odnosiłeś? Co jako pierwsze sobie przypomnisz? Na pewno tytuł Mistrza Polski, który zdobyliśmy ze Śląskiem Wrocław, to było niesamowite wydarzenie, ale mógłbym wymieniać tutaj bardzo dużo wydarzeń, bo naprawdę ta ekipa, która wtedy była, graliśmy tak dobrą piłkę i sprawialiśmy kibicom tak wiele radości, że no, tych momentów było bardzo wiele. Dużo przeprowadziłeś rozmów przed powrotem tutaj z chłopakami, z którymi miałeś okazję występować w różnych drużynach, nie tylko w Śląsku. Tak, wiadomo, jak to w biznesie piłkarskim bywa. Rozmawiałem także z zawodnikami, z którymi znamy się, czy to z boiska, czy też mamy prywatne relacje. I mówię, no, były to bardzo dobre relacje, mówili bardzo wiele dobrych słów o Śląsku. Dlatego cieszę się, że przez kolejne 2 lata będę tutaj występował. Bo to chyba też jest ważne dla ciebie, że ten twój powrót do Wrocławia nadal wiąże się z dużymi ambicjami, bo wracasz tutaj, aby coś z tą drużyną osiągnąć, to chyba możesz powiedzieć jasno. Tak, po rozmowie z władzami ja wiedziałem, że ten klub ma duże ambicje i ja też z takimi ambicjami tutaj przychodzę. Może ktoś na gorąco powiedzieć, że już jestem starszym zawodnikiem, ale ja powiem zawsze, że jestem bardziej doświadczony. Czuję się na siłach, żeby jeszcze parę dobrych lat grać w piłkę i wierzę głęboko w to, że moja forma będzie także tutaj dopisywać. Przez ten twój pobyt w zagranicznych klubach, w mediach społecznościowych choćby, można było zauważyć, że cały czas żyjesz tym, co się dzieje we Wrocławiu. Wspierałeś Śląsk w ramach akcji Wszyscy za Śląskiem, taki jeden z ostatnich przykładów. Ale to w związku z tym też nie mogło umknąć twojej uwadze, że ta drużyna no, poczyniła progres w ostatnim sezonie zwłaszcza i rzeczywiście przed kolejnymi rozgrywkami ten rozwój drużyny może napawać optymizmem. Tak, ja przez cały czas, kiedy byłem za granicą, śledziłem losy Śląska, interesowałem się tym, jak drużyna gra. Też mogę śmiało powiedzieć, że drużyna zagrała w ostatnim sezonie bardzo dobrze. Zajęła wysoką lokatę, ale wiem, że w tej drużynie są ambitni chłopacy i dla nich także to ostatnie 5. miejsce nie było tym, który sobie wymarzyli i wiem, że w kolejnych latach chcielibyśmy powalczyć także o coś więcej. Kibice Śląska zdają sobie sprawę, że ostatnio w ostatnich sezonach zacząłeś grać bliżej środka pola, na pozycjach 10-8. Jakbyś mógł powiedzieć, jak do tego doszło i jak się czujesz właśnie w tym rejonie boiska? Tak, głównie w Polsce jestem kojarzony z tego, że występowałem na skrzydle jako boczny pomocnik. Mogę powiedzieć, że przez ostatnie 1,5 roku wiele się u mnie zmieniło, bo trenerzy, których miałem, częściej stawiali mnie właśnie w centrum, w środku boiska, czy to na pozycji numer 8, czy na pozycji numer 10. I ja też mogę powiedzieć, że tam w tym momencie czuję się najlepiej i chciałbym właśnie na tej pozycji występować. To wszystko dzieje się bardzo szybko, natomiast jakbyś miał podsumować ten swój pobyt za granicą, grałeś w Belgii, grałeś w Niemczech, to był dla ciebie taki cenny czas, jeśli chodzi o zarówno to życie piłkarskie, jak i prywatne? Tak, to był bardzo cenny czas, bo wydaje mi się, jeżeli jest się młodym zawodnikiem, to zazwyczaj młodzi zawodnicy marzą o tym, żeby spróbować swoich sił także za granicą. I u mnie też była taka kolej rzeczy, że po tych latach, które byłem w Śląsku, wybrałem się za granicę. Byłem tam 7 lat, nie żałuję żadnego dnia, który spędziłem za granicą. Ale teraz mówię, teraz przyszedł czas na nowy rozdział i chciałbym z Śląskiem zagrać bardzo dobry sezon.
bez fałszywej skromności, możesz powiedzieć o sobie, że czujesz się bardziej kompletnym zawodnikiem i dużo się rozwinąłeś przez ten czas? Tak, wiadomo, że jestem też zawodnikiem, który skończył już 33 lata. Można powiedzieć, że jestem teraz na pewno bardziej doświadczonym zawodnikiem. Mam także wiele zalet, których wcześniej nie miałem, więc ja cieszę się, że będzie mi dane tutaj występować i mam nadzieję, że pełnię swoich możliwości pokażę już w najbliższych meczach. W Śląsku będziesz teraz grał z numerem 28 na plecach, co może wydawać się nieco zaskakujące. Skąd taki wybór? Tak, tutaj jest długa historia, bo ten numer ma dużo wartości. Na przykład w MKS-ie Kluczbork grałem z numerem 2. To jest jeden z numerów, który mam teraz na koszulce. W kadrze Polski i w Śląsku grałem z numerem 5. Jeżeli dodamy 5 plus 5, to jest 2 plus 8, czyli 10. W Belgii grałem z numerem 17, czyli 1 plus 7, czyli znowu 8. I w São Paulo grałem z 28. To są, tak jakbym wszystkie numery połączył, które w to się składają i na końcu wychodziło mi, że chciałbym z numerem 28 grać do końca swojej kariery. Podczas Twoich występów we Wrocławiu, z rejonów, z których pochodzisz, można było na każdym meczu spodziewać się rzeszy fanów. Tutaj chyba czeka nas powtórka z rozrywki. Tak, wielu znajomych z moich rodzinnych okolic już pisało do mnie, czy kontaktowało się ze mną. Już potwierdzili, że fajnie, że wracam do Wrocławia, będę na wyciągnięcie ręki. Jeżeli tylko będzie możliwość, to na pewno zjawią się na moim meczu. Niedługo zawodnicy Śląska wrócą do treningów, także ty będziesz uczestniczył w tych przygotowaniach. Choć wiemy, że sezon zakończył się parę tygodni temu, to jednak będąc tutaj na tym stadionie, chyba czuć taki dreszczyk emocji i chyba chciałbyś znów jak najprędzej znaleźć się na tej murawie. Tak, no tak jak powiedziałem, mam bardzo miłe wspomnienia tutaj, nie tylko z tym stadionem, ale także jeszcze ze stadionem na Oporowskiej, bo na tym stadionie było mi dane zagrać bodajże jeden sezon i także spotkania w Lidze Europy, więc mam fajne wspomnienia i mam nadzieję, że to kolejne spotkania, które tutaj będę rozgrywał, będą równie emocjonujące i owocne i przede wszystkim, żeby przynosiły nam dużo punktów.